Kiedy masz otwarte serce dla Boga, chcesz Go poznać? Kiedy otwierasz Jego Słowo i wpatrujesz się w Jego Słowo, w prawdę Jego Słowa. Wiele razy już to mówiłem, to wpatrujesz się w Jego świętą twarz. Zaczynasz widzieć Jezusa. Kiedy jesteś otwarty w duchu, rozpoznajesz Go takim, jakim On jest. Zmysłami twojego wewnętrznego człowieka. Zaczynasz odczuwać Jego głęboką miłość do ciebie. Zaczynasz rozpoznawać to w duchu. Jesteś przeświadczony głęboko i wiesz, co On myśli o tobie. Jakie są Jego myśli o tobie. Wiesz, że cię kocha. Że Jego myśli o tobie to są myśli o pokoju, a nie o niedoli. Aby zgotować przyszłość i natchnąć cię nadzieją. Kiedy wpatrujesz się w Jego świętą twarz, czyli kiedy karmisz się Jego Słowem, zaczynasz doświadczać prawdziwej Bożej obecności, Jego chwały, Jego mocy, Jego miłości. Przychodzi uzdrowienie do twojej duszy, do twojego ciała, dlatego że żywa woda spod tronu Ojca, żywa święta woda płynie do twojego życia. Jest łączność między tobą, a między Ojcem. Jest łączność na poziomie ducha i tam przychodzi Boże uzdrowienie. Kiedy jesteś odrzucony i masz społeczność z Bogiem, karmisz się prawdą, wpatrujesz się w Jego świętą twarz, to przychodzi Boże uzdrowienie. I ono przychodzi od tronu Ojca. Rzeka Ducha Świętego, rzeka życia, o której mówi nam Biblia. To życie przychodzi do ciebie i do mnie. Potrzebujemy być w bliskości z Jezusem, w bliskości z Duchem Świętym i w bliskości z Ojcem. Ale to jest proste, bo kiedy jesteś w bliskości z Duchem Świętym, otwierasz po prostu najprościej, jak możesz. Otwierasz się przed Nim. Mówisz Mu: kochany Duchu Święty, dziękuję Ci, że jesteś. Panie, pokaż mi Ojca. Panie, chcę doświadczyć miłości Bożej. I kiedy potem karmisz się Bożym Słowem, to Słowo zaczyna żyć w tobie. Duch Święty otwiera ci oczy i zaczynasz widzieć, jaki jest Ojciec. Zaczynasz poznawać Jego myśli, bo Duch Święty mówi ci, prowadzi cię do właściwych wersetów i rozdziałów w Bożej Księdze. I otwierają ci się oczy i zaczynasz to widzieć nie umysłem, ale zaczynasz to widzieć i rozpoznawać tą Bożą prawdę w wewnętrznym człowieku, twoim duchem. I wtedy nie zabierze ci tego już nikt, dlatego że prawda jest wypisana na tablicy twojego serca. Ta prawda jest w tobie i ta prawda jest życiem w tobie. I z obfitości serca mówią usta, kiedy jesteś wypełniony Bożą prawdą, Jego Słowem, Jego miłością, będąc w społeczności z Nim.
nikt nie zabierze ci tej prawdy, która przyszła przez Boże objawienie do twojego wnętrza, do twojego serca. Ta prawda jest życiem dla ciebie. Ty myślisz tak, jak myśli Boże Słowo. Z wnętrza, z ducha płyną właściwe myśli. Z twojego ducha płyną właściwe pragnienia. Czemu? Temu, że jesteś wypełniony Bożą prawdą, żywym słowem, Bożym objawieniem. Dalej Słowo Boże mówi, że sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Nie opierasz się na tym, co widzisz fizycznie, co fizycznie odczuwasz, co słyszysz fizycznie, co ludzie mówią, ale stoisz na prawdzie, na tym, co powiedział Bóg. I kiedy decydujesz się w swoim sercu, podejmujesz kroki wiary, że stoisz na prawdzie, to Bóg cię niesie. Bóg cię niesie na swoich skrzydłach, na swoich ramionach. Innymi słowy, jesteś w Nim, ukryty, ukryta. Kroczysz z Nim i kroczysz w wierze, nie w oglądaniu, nie w emocjach, nie w tym, co mówią ludzie, ale w tym, przez wiarę w to, co powiedział Bóg. I wtedy jesteś zwycięzcą. Wtedy chodzisz w zwycięstwie. Odnosisz zwycięstwo. Wróg przychodzi do ciebie i mówi ci: stwórz z tego kamienia chleb. Pewnie coś innego do ciebie powie. Panu Jezusowi powiedział to. A ty powiesz: nie samym chlebem człowiek żyje, ale każdym słowem. Powiesz to, co będzie właściwe, to, co wychodzi z prawdy, to, co jest w twoim duchu. I wtedy wróg nie może się temu przeciwstawić. To nie znaczy, że on nie będzie przychodził. Będzie przychodził, ale ty stoisz w prawdzie i wypowiadasz: tak mówi Pan, tak mówi Słowo Boże. I wypowiadasz właściwe słowa. I wróg musi odchodzić. Jesteśmy powołani właśnie do tego, aby chodzić w relacji z niebem, z Ojcem, z Jezusem, z Duchem Świętym. Jesteśmy powołani do tego, aby stać w prawdzie. I nie ma innej możliwości stania w prawdzie. Stanie w prawdzie to nie jest przemyślenia. To nie są nasze przemyślenia. I to, co mi pasuje, a tak sobie uznam, że chyba o tym mówi Słowo Boże. To nie jest prawda. Prawda jest tam, gdzie Duch Święty mówi ci: tak jest i amen. Kiedy Duch Święty objawia ci Jezusa, objawia ci Ojca, w Słowie, to jest prawda. I Pana Jezusa pytali. Jak Pan Jezus powiedział, że On jest prawdą, to zadali Mu pytanie: co to jest prawda? Oni nie wiedzieli, co jest prawdą, ale prawdą jest Jezus. Prawdą jest to, kim jest Ojciec. Prawdą jest to, kim jest Duch Święty. Prawdą jest to, kim my jesteśmy uczynieni w Chrystusie Jezusie. I ta prawda przychodzi tylko przez objawienie do naszego ducha, do naszych serc. I kiedy w tej prawdzie stoisz, to kroczysz w zwycięstwie i w Bożym życiu. Są uruchamiani aniołowie, aby ci usługiwać, aby cię posilać. I Pan potwierdza swoje słowo wtedy znakami i cudami.